Więc od razu zadaję pytanie, kim jesteś? Jak byście odpowiedzieli na takie pytanie? Głośniej? Człowiekiem. Człowiekiem. Ktoś by jakoś inaczej odpowiedział? Stworzeniem Boga. No. Żona, córka. No właśnie, wydaje się, że na to pytanie można. Bardzo różnie odpowiadać, bo można. Ja ostatnio, ostatnio ktoś miał maseczkę i po prostu nie rozpoznałem tego od razu i pytam się, kim jesteś. I powiedział mi swoje imię. Tak więc można z jednej strony swoim imieniem odpowiedzieć na to pytanie, można odpowiedzieć na to pytanie swoją jakąś pozycją społeczną, nie wiem, zawodem, prawda? Jestem kimś tam, prawda? Więc, więc my, myślę, że na różne sposoby można odpowiadać na to pytanie. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, to być może pamiętacie te pierwsze słowa pierwszej zwrotki. Tak, oto my twoje dzieci, tak? Więc, więc można również w taki sposób, w taki sposób na, to, na to spojrzeć. Na pewno wszyscy kojarzymy, na pewno wszyscy kojarzymy taką fikcyjną postać jak Tarzan, prawda? Tarzan miał pewien problem, jeżeli chodzi o jego tożsamość, ponieważ był dzieckiem ludzi, ale. Być może pamiętacie trochę tą fabułę, że oni gdzieś tam rozbili się u wybrzeża jakiejś wyspy, czy, 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 czy jak sobie wspominałem, fabułę gdzieś to u wybrzeża Afryki. Jego rodzice zostali zabici przez Lamparta, i goryle jakby wzięły go pod opiekę. No i wychowywał się jako goryl, prawda? i, i, i przez, przez całe, można powiedzieć, późniejsze życie no, dorastał jako goryl, prawda, dorastał jako goryl, otaczał się w takim, w takim gronie i pewnie jego tożsamość była przesiąknięta tym, że jest gorylem, tak, że jest gorylem, ale w pewnym momencie wiemy, że spotyka ludzi, że do tego miejsca przybywają ludzie i wszystko zaczyna gdzieś tam się w nim odzywać. Zaczyna, zaczyna zadawać sobie pytania, przeżywa jakiś taki wewnętrzny konflikt, i musiał stanąć przed tym pytaniem, kim ja w ogóle jestem, prawda? Kim ja jestem? Do jakiego świata ja należę? Czy bardziej do tego zwierzęcego, czy bardziej do tego ludzkiego, czy bardziej do dżungli, czy bardziej do świata ludzi? I musiał zdecydować, gdzie jest jego miejsce. Kiedy, 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 kiedy być może zastanawiacie się, zastanawialiście się nad tym pytaniem: kim jesteś, kim jestem? To zaraz też przychodziły być może wam szereg jakichś różnych dylematów. Bo z jednej strony żyjemy, właśnie żyjemy jako naśladowcy Chrystusa, przechodzimy w sobotę do Kościoła. Życie nieraz, życie nieraz takie codzienne, gdzieś tak pochłania nas. I nieraz człowiek może się bardziej zastanawiać, do jakiego ja świata należę, prawda? Czy bardziej, czy bardziej na co dzień gdzieś tam utożsamiam się z, 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 z Chrystusem, czy, czy z tym światem, prawda? Obecna tożsamość ludzi po upadku definiowana jest w Biblii na, na różne sposoby. Ja pozwolę sobie przeczytać takie trzy wybrane fragmenty. W liście do Efezjan apostoł Paweł w drugim rozdziale, trzecim wersecie pisał do wierzących w czasie przeszłym, tak, że byliśmy z natury dziećmi gniewu, prawda? Byliśmy z natury dziećmi gniewu. Dzieci gniewu. W Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale, 15 wersecie, kiedy Jezus wracał się do faryzeuszy, to mówił o nich jako o synach piekła, prawda? Dzieci gniewu, synowie piekła. Z kolei apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, dziesiątym wersecie, mówił o dzieciach diabła. W jakiś taki sposób Biblia przedstawia tą naszą tożsamość. Odpowiada na pytanie, kim jest człowiek, prawda? Dziećmi gniewu, synami piekła, dziećmi diabelskimi. I te wszystkie, te wszystkie jakby nazwy, zwroty ukazują, do kogo, do czego przynależymy, oraz jakie jest nasze przeznaczenie, tak? że, że, czy, czy przeznaczenie ludzi, tak? że należą do diabła, są pełni gniewu, a ich celem jest piekło. Oczywiście w takim biblijnym zrozumieniu. Ale też wiemy, że nie zawsze tak było, prawda? Wiemy, że nie zawsze tak było. Nie zawsze Tarzan należał do goryli i my również jako ludzkość nie zawsze, nie zawsze należeliśmy do, do, do grzechu, do diabła, do gniewu. I, i, I wiemy, że pierwszy rozdział w Biblii o tym bardzo dobitnie świadczy, bo tam w pierwszym rozdziale, przypomnę tylko, w 27 wersecie są te słowa: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Wiemy, że wszyscy zostaliśmy w, 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 stworzeni, stworzeni przez Boga, i, i, i kiedy czytamy Biblię, to można zobaczyć, że Bóg cały czas jest zaangażowany w stwarzanie człowieka. Także on nie stworzył tylko pierwszych ludzi, ale jakby cały czas jest zaangażowany, zaangażowany w, w stwarzanie człowieka. I wydaje się, że dzisiaj jesteśmy w takim konflikcie trochę, prawda? że jest wewnątrz napięcie. Do którego ja świata tak naprawdę należę? Tak? Czy jestem bardziej dzieckiem diabła, czy dzieckiem Boga? Czy bardziej należę do, 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 do gniewu, czy bardziej do miłości? I wydaje się, że w zwykłym życiu człowiek nieraz boryka się między takimi dwiema naturami, które przynajmniej ludzie wierzący, które są sobie przeciwne. Jest to właśnie takie życie w napięciu. Wiecie, ktoś może być dobrym pracownikiem, ale może okradać firmę, prawda? Może tak być. No jest, jest napięcie, bo ma dobre relacje na przykład z szefem. Ostatnio takiego człowieka spotkałem, co prawda już z kratkami, ale który, który właśnie dzielił się takim swoim doświadczeniem, że miał bardzo fajną posadę, miał bardzo dobre relacje z, z szefem, ale chciał po prostu trochę iść na skróty i chciał szybciej wybudować sobie dom. Tak, bo była żona, były. Były, było już małe dziecko i po prostu chcieli szybciej sobie wy, wybudować dom. I wiecie, i nawet z żoną się tak, tak, tak umówili, że no, istnieje prawdopodobieństwo, że trafię do więzienia, więc umawiamy się, że, że no, jest takie ryzyko, że ona powiedziała, no okej, okay, rozumiem, no ale to teraz jest ważniejsze, żebyśmy sobie zbudowali dom. Tak? I wiecie, umówili się w taki sposób. No i on czuł się coraz bardziej taki pewny. Pewny, że już przyjeżdżała dostawa, a on bezpośrednio z furgonetki wkładał do swojego samochodu towar i, i w, taki sposób, w taki sposób funkcjonował, a z szefem miał bardzo dobry kontakt, prawda? No, no to jak w końcu, prawda? Jakieś jest napięcie, Te, 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 rzeczy, te rzeczy, te rzeczy sobie gdzieś tam przeczą. Można, no właśnie tak. Można mówić, że się kocha dzieci, a z drugiej strony je katować. Można mieć żonę czy męża, a z drugiej strony mieć kochanka i kochankę. Prawda? No, te rzeczy gdzieś przeczą, przeczą sobie, ale, ale nieraz żyjemy w takim, w takim napięciu. Tak? Można mieć dobrego kolegę, a plotkować na jego temat za jego plecami. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taką starotestamentalną postać jak Mojżesz, który również musiał borykać się w pewien sposób właśnie z tym, z tym napięciem. Bo jeżeli pamiętacie, to Mojżesz został urodzony, w niedobrych czasach, tak? Został w niedobrych czasach urodzony, kiedy, kiedy to wszyscy męscy potomkowie Izraelitów mieli być wrzucani do, do Nilu. Ale wiemy, że trzy miesiące jego rodzice go gdzieś ukrywali. W pewnym momencie, kiedy już to nie było za bardzo możliwe, matka utworzyła koszyk, włożyła go tam i, i, i zanieśli go nad Nil i przyszła córka faraona, która zobaczyła ten koszyk, otworzyła go, znalazła tam dziecko i przyjęła go jak swoje, prawda? Kiedy właśnie czytamy drugą księgę Mojżeszową, księgę wyjścia, drugi rozdział i tutaj mm, i tutaj werset, może przeczytamy od, od wersetu piątego. Tak. I zeszła córka faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swoją służącą, aby go przeniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy. Siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam później zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je, a gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc wyciągnęłam go z wody. Niesamowita historia, tak? Niesamowita historia, ale ona właśnie pokazuje w jakiej sytuacji znalazł się w jakiej sytuacji znalazł się Mojżesz. Wiecie, szukałem różnych informacji ile Mojżesz miał, kiedy został oddany do córki faraona. I tak, e, jeżeli byśmy jeżeli byśmy trzymali się tego co napisała siostra White, to wychodzi na to, że miał około 12 lat, czyli dosyć dużo, prawda? Z drugiej strony, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę, no, ile dzieci zazwyczaj mają, kiedy, do jakiego wieku matki karmią piersią swoje, swoje dzieci, no bo z hebrajskiego właśnie tam wynika, że, że wykarmiła piersią, tak? No to zwykle, zwykle to odbywa się do trzech lat, prawda? No gdzieś powiedzmy, no jedni krócej, jedni do roku, drudzy do dwóch, drudzy do czterech, no znam takich, co do czterech, prawda? Ale, ale moja żona, jak właśnie syn miał dwa lata... Ale właśnie, w, w, co prawda tego nie ma w Biblii, bo w Biblii nie ma żadnej takiej informacji, ale są apokryfy. Wiecie, są apokryfy, i na przykład w drugiej księdze machabejskiej, to też, też gdzieś się tam dokopałem, w siódmym rozdziale i dwudziestym siódmym wersecie, właśnie jest powiedziane, że tam dzieci były karmione do trzech lat. Nie wiem, czy, 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 jak ostatecznie, do jakiego wniosku to, ostatecznie dojść. Ale, ale wyobraźmy sobie, czy to było 3, czy 12. Tak patrzę po moich dzieciach akurat są tak w wieku 2 i 4 lata. No, widzę, że, że przynajmniej Emilka, kiedy miała trzy lata, no to już była mocno taka świadoma, prawda, że dużo rzeczy rozumiała. I właśnie wtedy sobie tak, nawet się to gdzieś tak mówi w psychologii, że, że te trzy pierwsze lata są najważniejsze, prawda, że to jest najważniejszy okres, okres dziecka. I właśnie też jakby nieraz się zastanawiałem dlaczego. Ano dlatego, że wtedy właśnie kształtuje się ta osobowość, prawda, ta tożsamość, kim ja w ogóle jestem, kim ja w ogóle jestem. I, 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 i dziecko przez ten czas właśnie zaczyna jakby rozumieć, kim ono jest. I wydaje się, że nawet jeżeli to były tylko trzy krótkie lata to był to wystarczający czas, żeby rodzice mogli przelać na Mojżesza to co najważniejsze, prawda? Te najważniejsze wartości, tą, tą wiarę w Boga, to, że on jest mimo wszystko Izraelitą, że będzie wychowywany w Egipcie, to jest Izraelitą. Tego nie wiem, no, można by powiedzieć takiego ducha patriotyzmu, tak? w sensie do kogo on przynależy. I, I można zobaczyć, że chociaż później, tak proporcjonalnie biorąc ten czas, że, że powiedzmy 3 czy nawet 10 lat, to, 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 to później spotykamy Mojżesza, kiedy miał 40 lat i można zobaczyć, że te 30 czy 37 lat w Egipcie jako Egipcjanin to całe wychowanie egipskie ostatecznie mniej znaczyło niż te 3 lata czy 30 czy, czy lat w, w, w domu rodzinnym. Zobaczcie, to jest dla mnie niesamowite, że, że właśnie ten, ten pierwszy czas, tak, ten pierwszy czas jest taki taki ważny. I nie czytamy, żeby gdzieś tam Mojżesz buntował się, że on nie chce być tym egip Egipcjaninem i tak dalej, ale właśnie kolejne wersety z drugiego rozdziału brzmią następująco: jedenasty werset i dalsze. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyków. Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Wydaje się, że to był taki kluczowy moment w życiu Mojżesza, prawda? Mojżesz zobaczył, że te dwa światy, w których on no, wychowywał się, tak? On był właśnie między tym a tym. Był trochę Izraelitą, trochę Egipcjaninem. Pewnie nieraz czuł to wewnętrzne napięcie, tak jak Tarzan, ale zobaczył, że te dwa światy, one, one są właśnie sprzeczne, one są w, 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 agresywnie do siebie nastawione. Tak? Są wrogie w, w, wobec siebie. I jakby Mojżesz zaczyna rozumieć, że nie może być neutralny, że trzeba zająć którąś ze stron, że, 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 musi, że musi podjąć jakąś decyzję. I w dwunastym wersecie, to co czytaliśmy, widzimy, że Mojżesz podjął decyzję. I ta decyzja wpłynęła na całe jego życie, prawda? Ta decyzja wpłynęła naprawdę na całe jego życie. Chciał to zrobić ukradkiem, jak, jak czytamy, ale. W zasadzie jego decyzja rozeszła się szerokim echem. I, I może przeczytajmy jeszcze kilka następnych wersetów. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się, wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, Któż cię ustanowił przełożonym i sędziom nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał, Zapewne sprawa ta wyszła na jaw. I to jest ciekawe. Zobaczcie, Mojżesz rozumiał, rozumiał, że te dwa światy, w których żyje, są wrogo nastawione w, w, wobec siebie, że musisz zdecydować. Kiedy podjął decyzję, to zobaczył, że ten jeden świat, na który się zdecydował, sam ze sobą jest skłócony, prawda? Sam ze sobą walczy. I wydaje się, że to takie jest bliskie nam, że kiedy na przykład ludzie decydują się, żeby być naśladowcami Chrystusa, prawda? Przystępują do kościoła i mówią: tam w świecie jest ta cała walka, prawda? Są te kłótnie, afery i tak dalej. I decyduje się, żeby przystąpić na przykład do kościoła, i sobie mówi: O tutaj, w końcu będzie jakaś oaza spokoju, a przychodzi do kościoła i widzi, że też są kłótnie, że też jest jakaś wewnętrzna walka, że, że to samo się dzieje, prawda? To samo się dzieje. I, i możesz nie, nie mógł tego pojąć. I myślę, że wielu z nas nieraz się zastanawia, jak tak może być. W 15 wersie czytamy, że gdy faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić, lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy, przy studni. Też myślę, że taka bardzo istotna rzecz. Kiedy Mojżesz decyduje się zająć pewną e, stronę, tak? kiedy z, decyduje się, żeby, żeby stanąć po jednej ze stron. To ta druga strona, której nie wybiera, staje się jego wrogiem. Prawda? I zobaczcie, że, że tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli, jeżeli nieraz mieliście tak, prawda? Podejmowaliście decyzję dla Chrystusa, to nieraz ten wcześniejszy świat, stawał, stawał który był wcześniej pokojowo nastawiony, to stawał się wrogiem dla Was. I tak nieraz, tak nieraz bywa. Ale to, co chcę przede wszystkim podkreślić w tym fragmencie, co również, co również wypływa z listu do Hebrajczyków, właśnie kiedy, kiedy jest opisywana postać Mojżesza w XI rozdziale przy okazji tych bohaterów wiary, to czytamy tam. W 24 i 5 wersecie przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, tak, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Można zobaczyć właśnie ten kluczowy moment, że on żył w tych dwóch światach i podjął decyzję, prawda? Podjął decyzję, do którego świata chce należeć. Nie zgodził się, by go zwano, córkie, zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym. Tak musiał podjąć decyzję, że od czegoś się odcina i z czymś się łączy. I, kochani, tak nawiązując do tego fragmentu, który był czytany na samym początku przez Jarka z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału, bo mówimy, jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? Jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest nasza tożsamość. Z jednej strony jesteśmy grzesznikami, prawda? Jesteśmy grzesznikami, dziećmi gniewu, buntu, dziećmi diabła, tutaj dzieci Boże i po prostu człowiek się zastanawia, no to do którego ja świata mogę, właściwie należy? Można sobie zadać pytanie właśnie, to jak w ogóle stać się tym dzieckiem, dzieckiem Boga? Ewangelista Jan napisał właśnie w pierwszym rozdziale w, w, w 11 po 13 werset takie słowa, do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli, tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ale z woli ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli można by powiedzieć bardzo prosto, tak, że dzieckiem Boga można stać się przez wiarę, prawda? Przez wiarę. Przez wiarę, no i myślę, że, że kropka, tak? Ale z drugiej strony chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie każda wiara sprawia, że stajemy się dziećmi Boga. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale nie każda wiara w Jezusa sprawia, że stajemy się dziećmi Boga. I to pokazuje, że w jakiś sposób można. Poszukiwać samego siebie. Bo w tej samej Ewangelii, kiedy otwieramy ósmy rozdział, ósmy rozdział Ewangelii Jana, to jest, to, jest, to jest dla mnie ostatnio naprawdę niesamowity fragment. W 30 wersecie tam Jezus wcześniej mówił o tym, że jest światłością świata, wyjaśniał tą swoją zależność od ojca, ten swój związek z ojcem. I 30. werset, gdy tak mówił. Wielu uwierzyło w niego, prawda? Wielu uwierzyło w niego. 31 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, prawda? Czyli zobaczcie, czyli to są już ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, prawda? Którzy wierzą w Chrystusa, którzy go w jakiś tam sposób przyjęli. Ale kiedy dalej śledzimy te teksty. To dochodzimy na przykład do wersetu 44. Zobaczcie, że Jezus wypowiada te słowa do ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Prawda? I wypowiada tak: Ojcem Waszym jest diabeł. Prawda? To, to kłóci się no, z, z tym pierwszym rozdziałem Ewangelii Jana. Ci, którzy w Niego uwierzyli, mają prawo stać się dziećmi Boga. Tak? A tutaj jest powiedziane, że oni uwierzyli. A Jezus mówi, że ojcem waszym jest diabeł. Jakby nie każda wiara sprawia, że, że człowiek staje się dzieckiem Boga. I w zasadzie w następnym wersecie jest jakby rozwiązanie. Dlaczego tak jest? Bo Jezus mówił w 45. wersecie. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Oni wierzyli w Jezusa, ale nie wierzyli Jezusowi. Każdy, kto wierzy w Jezusa, ma prawo stać się dzieckiem Boga, ale to nie znaczy, że skorzysta z tego prawa. I automatycznie staje się dzieckiem Boga. I to jest to jest ciekawe, można by się też zastanowić w jaki sposób ostatecznie ocenić do którego ja świata należę, prawda? Czy ja jestem? No bo wszyscy wierzymy w Jezusa, tak? Wszyscy wierzymy. W Jezusa i można sobie zadać pytanie, do którego ja świata bardziej należy. Czy, czy, czy Jezus też by powiedział o mnie, o nas, o, o, o tobie, że, że jesteśmy dziećmi diabła, mimo że wierzymy w Jego imię? W tym samym rozdziale, w 39 wersecie Jezus powiedział takie słowa Przepraszam, to Żydzi mówią, tak? Odrzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama, prawda? Takie naturalne. Jeżeli jesteście, mówicie, że jesteście dziećmi Abrahama, to spełniajcie, spełniajcie uczynki Abrahama. W pierwszym, ten sam Jan, w swoim pierwszym liście. Pozwólcie, że jeszcze na ten fragment się powołamy. W tym samym, Ten sam autor, pisarz, w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale i dziesiątym wersecie on napisał takie słowa. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Prawda? Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Czyli mamy ten papierek lakmusowy. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Proste. Ciekawe, prawda? To jest, w ogóle, kiedy, kiedyś sobie analizowałem pierwszy list Jana, to można zobaczyć, że apostoł Jan cały ten list buduje na trzech takich stwierdzeniach: że Bóg jest światłością, że Bóg jest sprawiedliwy i że Bóg jest miłością, prawda? I, I jakby później mówi, że my mamy chodzić w światłości, że my mamy, jak tu jest powiedziane, postępować sprawiedliwie i że mamy kochać swoich braci. Prawda? Czyli no jaki jest Bóg, tak tacy my mamy być. I to jest takie, wydaje się, takie normalne. Kiedy, kiedy, kiedy człowiek się zastanawia, czyim jest dzieckiem. To można zadać te podstawowe pytanie, a do kogo podobny jestem, prawda? Bo to jest to, jest to najważniejsze, tak? To jest to najważniejsze. Nieraz, nieraz, nieraz kiedy ktoś tam patrzy na, na dziecko, to mówi tam wykapana mamusia, prawda? I, i, I dostrzegają te podobieństwa. Jeżeli, zobaczcie, jeżeli jakieś dziecko, jeżeli jakieś dziecko jest świadome swojego podobieństwa do matki, do ojca, czy ono, wiecie, jakby tam kiedyś tam w przyszłości ktoś jej zarzucił że, no nie wiem, ty, ty może adoptowany, adoptowana jesteś, no to zobaczcie, że bardzo łatwo można, no, można by jakoś zaraz to odrzucić. Jest tyle podobieństw, prawda, tyle podobieństw, że, że, że ja nie muszę udowadniać sobie tego, że ja jestem e, dzieckiem, dzieckiem mojego ojca czy matki, bo widzę te podobieństwa. Wiecie, kiedy Tarzan patrzył nieraz w tafle wody, to musiał tam widzieć kogoś innego niż goryl. I wydaje się, że, że, że kiedy patrzymy, kiedy patrzymy, kiedy patrzymy na swoje motywacje, kiedy patrzymy na, na swoje serce, wiecie, mi się bardzo podoba, co kiedyś siostra White napisała w Drodze do Chrystusa, właśnie odpowiadając na to, pytanie, tak, do, do, do którego świata się należy, czy się jest bardziej dzieckiem Boga, czy, czy dzieckiem diabła. Ona zadawała pytanie, o kim lubisz myśleć? Z kim lubisz spędzać czas? Tak? Gdzie kierujesz swoje najgorętsze uczucia? I, i, I wiecie, w taki sposób, w taki sposób można, można to w jakiś sposób też od Oceniać, tak? jaki ja mam kierunek w życiu. Bo oczywiście, oczywiście każdemu z nas może gdzieś zdarzać się, i o tym też pisał Jan, jakieś tam pojedyncze upadki, ale jakby chodzi o pewien kierunek w życiu. Tak? I, I to jest to pytanie: tak? gdzie cię bardziej, w którą stronę bardziej idziesz? Tak? Jakie cechy się bardziej w tobie uwidaczniają, te diabelskie czy te, czy te Boże? I tak, jak, I tak jak Tarzan kiedy spotkał się, spotkał się z, z innymi ludźmi, to wiecie, to wtedy ten konflikt jakby spotęgował się. I to był ten moment, kiedy. Tarzan musiał podjąć jakąś decyzję, do którego on świata ostatecznie chce należeć. Kiedy Mojżesz spotkał się z tym konfliktem, kiedy zobaczył, że, że te dwa światy walczą, że one są, są obecne w jego życiu, ale są wrogo nastawione, to musiał w pewnym momencie podjąć decyzję, tak? Do którego świata chce bardziej należeć. im dzieckiem bardziej chce, chce być? Dzieckiem Egiptu, czy dzieckiem. E... Izraela, czy dzieckiem Boga. I my również, my również stoimy przed taką decyzją, bo każdy z nas żyje z jednej strony w tym świecie, w tym świecie, gdzie ta grzeszna natura go ciągnie w różne strony, a z drugiej strony Jezus już zdobył nasze serca i, i, i jest ta walka, tak? I, i jest ta walka. I, I człowiek nieraz musi stawać przed tymi, przed tą decyzją, do którego ja świata naprawdę chcę należeć. Wiecie, pięknie by to było, gdyby to była jedna decyzja na zawsze, już by nie trzeba było jej, jej podejmować na nowo. Wiecie, ja bardzo bym chciał, żeby chrześcijaństwo w taki sposób w w wyglądało, że raz podejmie się decyzję i koniec. Ale każdy z nas wie, że, że to tak nie wygląda, że codziennie przychodzą, przychodzą kolejne sytuacje, gdzie człowiek musi ponawiać te decyzje. Także. Tak, ja chcę być dzieckiem Boga i budować tą swoją tożsamość. Kim ja właściwie jestem? Tak? Że ja chcę należeć do Boga i, i chcę należeć do Jego Królestwa, do Jego rodziny. Zatem, gdzie należysz, kim jesteś? Niech Duch Święty prowadzi nas w odpowiedzi na to pytanie. Amen.